Witam Państwa ponownie w studiu 6. edycji Kongresu 590, a ze mną już kolejni goście. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, i Waldemar Miksa, program powszechnej dwujęzyczności, są z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I właśnie o dwujęzyczności będziemy rozmawiać. Na początek proponujemy wyjaśnić, czym jest ów program powszechnej dwujęzyczności. Jaka jest główna idea? Tak najkrócej mówiąc, chodzi o to, żeby drugi język, w tym przypadku angielski, nigdy nie stał się dla dziecka językiem obcym. Chodzi o to, że my czekamy, nie wiadomo po co, to jest inna kwestia, żeby ten język stał się językiem obcym i później uczymy jako obcego. Natomiast o wiele prościej jest zanurzać dziecko od momentu, kiedy tak naprawdę zaczyna słyszeć w odpowiedni, kontekstowy sposób, tak aby ten język rozwijał się równolegle do języka pierwszego. I to najkrócej mówiąc jest idea powszechnej dwujęzyczności. I da się to zrobić, nie wyjeżdżając z Polski do kraju, w którym ten język jest językiem narodowym, tak? No właśnie na tym polega ten uniwersalny bilingwizm, jak my to nazywamy, że ten drugi język jest przy każdym języku lokalnym może być rozwijany. Nawet rodzice czy opiekunowie w żłobku, przedszkolu mogą zanurzać się razem z dziećmi. Oczywiście tam już ta nauka nie będzie tak efektywna, jak w przypadku dzieci, ale to właśnie program stwarza tego typu możliwości, żeby tak naprawdę wywołać pewną falę społeczną. I o to też nam chodzi. Oczywiście, jeśli chodzi o treści, to neutralne, prawda? Treści takie dziecięce, które nie niosą z sobą żadnych wartości takich, powiedziałbym, kontrowersyjnych, prawda, historycznych, politycznych i tak dalej, ale jest to czyste, czy nawet związanych z kulturą brytyjską, prawda? Więc jest to czysty, można powiedzieć, nasz język angielski. Panie marszałku, ta idea dwujęzyczności okazuje się być atrakcyjna dla regionu Podkarpacia. Uwiodła pana? Ja myślę, że tak, dlatego że jesteśmy województwem bardzo otwartym, województwem, które pozyskuje wielu inwestorów zagranicznych, w związku z tym też i pracodawca, który ma określone oczekiwania, też będzie patrzył naprawdę pozytywnie na takie nasze działania. No też nie tylko ten, który tu inwestuje, ale ten, który też zatrudnia, jednocześnie sprowadza pracowników. Nie tylko pracownicy z Podkarpacia funkcjonują w tym obiegu, na tym rynku pracy, jak to czasami mówimy. Stąd patrzymy pozytywnie na tę ideę, będziemy ją wspierać, chcemy w tym uczestniczyć i myślę, że staniemy się taką dobrą praktyką i gdzieś to potem się jeszcze rozleje na inne miejsca, inne regiony. Czyli takim dobrym przykładem, w jaki sposób samorządy mogą się włączyć do tego programu? Jak to wygląda, jak Państwa współpraca wygląda? Bardzo różnie, to znaczy my najlepsze, można powiedzieć, doświadczenia mamy właśnie z takich projektów systemowych, które są przy wsparciu Unii Europejskiej, prawda, bo pieniądze, Unia promuje też wielojęzyczność. Tak, mamy tutaj kilka wydawnictw, które to pokazują, absolutnie. Tak. I to nie chodzi tylko o język angielski, dodajmy, prawda? Tak, tak, ale w tym przypadku właśnie koncentrujemy się na takim uniwersalnym języku i tu chodzi o to, że wielojęzyczność tak naprawdę została wpisana do kompetencji kluczowych w 2018 roku. Mało kto wie, 22 maja to było te zalecenia i właśnie kompetencje w zakresie znajomości języków obcych zostały zastąpione kompetencjami w zakresie wielojęzyczności. To oczywiście jakby implikuje też zupełnie innego rodzaju podejście do tematu, czyli takie, żeby właśnie wykorzystać to jako, no, ktoś kiedyś powiedział, już nie pamiętam w jakiej sytuacji, ale że w zasadzie Unia wszystkie swoje pieniądze powinna przeznaczyć na to, żebyśmy naprawdę jako obywatele Europy mieli ten przynajmniej jeden wspólny język, prawda? Niezależnie od całej różnorodności tych języków, ale żeby ten jeden był wspólny, żeby dzięki połączeniom internetowym i tak dalej, gdziekolwiek się pojawimy w przyszłości, i ja w to wierzę, myślę, że pan marszałek też, że kiedyś tak będzie, prawda? Ale to oczywiście jest proces, który kiedyś musi się zacząć, chociażby na Podkarpaciu. Jak to zatem będzie wyglądać? Ja dobrze rozumiem, że nie wiem, od żłobka czy w przedszkolach już dzieci będą otoczone językiem angielskim wręcz? Ja myślę, że tak, że to trzeba zaczynać na tym najwcześniejszym etapie, prawda? Też w jakiś taki sposób przyjazny, nie agresywny, prawda? I można powiedzieć tak w codzienności. W każdej godzinie czy minucie. Łatwiej wtedy jest przyswajać, łatwiej wtedy jest, że tak powiem, się z tym też oswoić. I ja myślę, że to w przedszkole, no, żłobek bym może jeszcze... Jeszcze chwilę. Ale w przedszkole to na pewno dobre miejsce, gdzie można już zacząć taką edukację. Zwłaszcza, że ten język angielski w tym konkretnym przypadku jest tym językiem, którego potem w szkole podstawowej dzieci normalnie się uczą, prawda?
a tu już będą miały te podstawy wcześniej. No właśnie tu chodzi o to, żeby one się nie uczyły, tylko żeby nabywały, prawda? I w momencie, kiedy dojdą, to znaczy celem programu jest to, który cel jest to weryfikowalne, ja to też sprawdziłem na swoich dzieciach, więc mogę śmiało o tym powiedzieć, żeby w okolicach 10 roku życia tak naprawdę dziecko jest niezależne w obszarze tego drugiego języka. To znaczy co? Może realizować swoje zainteresowania, bo to zainteresowania są kluczem. Poprzez zainteresowania dziecka, które są tak naprawdę motorem, kierunkiem, ten język jest dodatkowo nabywany, czyli nie takie treści przypadkowe, tylko właśnie takie, które dziecko interesują na poszczególnych etapach. I tak cały system został, no, można powiedzieć, 22 lata nad tym pracowaliśmy, więc to jest kawał czasu. A ostatnie lata to są lata intensywnych prac badawczo-rozwojowych, gdzie tak naprawdę już włączamy sztuczną inteligencję we wspomaganie tego procesu. To znaczy, w jaki sposób? No w taki, żeby ona zarówno rekomendowała pewne treści, na przykład, nie wiem, dzisiaj mamy słoneczko, więc dziecko wychodzi na spacer i tak dalej, rodzic dostaje, czy nauczyciel w przedszkolu dostaje powiadomienie, piosenka The Sun jest bardzo dobra, właśnie teraz ją zaśpiewamy, jest słońce i tak dalej, czyli jest kontekst, tak? I nie tłumaczymy, nie używamy języka pierwszego jako pośredniczącego, tylko to znaczenie wynika bezpośrednio z kontekstu, czyli to jest jedna rekomendacja, a drugi już na wyższym etapie, 6+, to jest ewaluacja, czyli tworzymy, no to jest proces żmudny, specjalny system gier i językowych, gier pojęciowych, gier problemowych, one są w specyficzny sposób powiązane, gdzie na różne tematy, na różnego rodzaju, tak, głównie w oparciu o STEAM, czyli Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, tak, ten STEAM, gdzie dziecko wybiera swoje zainteresowania, i gdzie może te zainteresowania w tym drugim języku rozwijać. Czyli ona czasami może być, tak co się zresztą dzieje też wśród naukowców, czy wśród, że może mieć nawet z danej dziedziny większą, powiedziałbym, zdatność językową w tym języku drugim niż pierwszym, tak? Jeśli to jest specjalistyczna na przykład dziedzina jakiegoś zainteresowania. Czy ten program powszechnej dwujęzyczności, który miałby być wprowadzony, jest wprowadzany właściwie już na Podkarpaciu, wymaga jakiejś odpowiedniej kadry? Jak to wygląda? Ja myślę, że tak, że tutaj jest też takie przygotowanie dla kadry jest konieczne. Program to zakłada, te wszystkie doświadczenia, które w tych ponad 20 latach miały miejsce, też to wyraźnie pokazują. No, myślę, że wszyscy wiemy o tym, że jeżeli mamy te dzieci edukować i też one muszą do tego podchodzić lekko, łatwo i przyjemnie, bo tak chyba też możemy to sparafrazować, to też taką samą formułę musi mieć ten pedagog, prawda? On musi być tutaj w takim samym stylu. Nie zawsze wszystkie talenty pedagogiczne dają się adoptować do tego typu działań, wiemy o tym, także tutaj na pewno też selekcja będzie potrzebna i też myślę, że tutaj program to oczywiście zakłada i szkolenia, które są przygotowywane, oczywiście Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które tutaj jest organem pana marszałka, jest bardzo aktywne, są od wielu lat tutaj, bo tu też można powiedzieć, że to jest proces, też pewien proces mentalny, który się musi dokonać. To nie jest tak, że z dnia na dzień możemy, znaczy oczywiście możemy, ale też nie chcemy, bo chcemy, żeby to była tak, to jest tak naprawdę program społeczny. To jest tak naprawdę program społeczny, który musi mieć to poparcie, no, pierwsza podstawowa sprawa, znaczy myśmy w tej całej swojej naszej działalności przez tyle lat nie spotkali rodzica, który nie chciałby, żeby jego dziecko było dwujęzyczne z językiem angielskim. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, że rodzice tego chcą, a rodzice to jest po prostu nasze społeczeństwo, dzieci. I tak naprawdę te działania potrzebujemy tylko na ten jeden okres, na ten okres jednego pokolenia, bo później co będzie? Mama z tatą się omówią, że mama mówi, powiedzmy, w języku, no ojczystym to może bardziej ojciec, no w każdym razie w jednym albo w drugim, tak? I wtedy możemy mieć zasadę OPOL, one parent, one language, one place, one language, one person, one language, możemy mieć w domu również. I na pewno do czegoś takiego dojdzie, prawda, że wtedy to dziecko będzie miało od strony rodziców wsparcie. Są wiele rodziców, którzy też tak robią. Perspektywa absolutnie bardzo atrakcyjna. No właśnie, zainteresowanie. No wydaje się, że rzeczywiście jestem zainteresowany także na Podkarpaciu, jeśli chodzi o rodziców, którzy zawsze chcą dobrze dla dzieci. Nie będzie problemu. Oczywiście, że tak. Tu problemów nie ma. Te pierwsze, że tak powiem, nasze rozeznania pokazują, że ten proces już jest w jakiejś części znany. Nie jest tak, że to jak gdyby się zaczynało od dzisiaj. Ta wiadomość, myślę, jako taka dobra, to też łatwiej się też rozchodzi i
adoptuje do społeczeństwa i liczymy, że to zainteresowanie nie będzie problemem w kategoriach naborów, w kategoriach znalezienia szkoły i czy tych też właściwie placówek i pedagogów, którzy by to, nauczycieli, którzy by to wdrażali. Co na początek, w ilu placówkach będzie rozpocznie się to funkcjonowanie tego programu? Jak to wygląda? Myślę, że pilotażowo w kilkudziesięciu placówkach zaczniemy. Natomiast później jest to wpisane w strategię województwa, więc później jak przyjdą tak zwane, kolejna perspektywa unijna, prawda, to już trzeba będzie, korzystając z doświadczeń też innych województw, już tutaj poukładać budżetowo. To już decyzja pana marszałka. Decyzja pana marszałka, tak, to tutaj nie mogę w te kompetencje wchodzić, ale oczywiście my pomożemy w wybraniu najbardziej optymalnych wariantów. Czyli Podkarpacie regionem dwujęzycznym za kilkanaście lat. Tak, dwujęzyczne Podkarpacie. Myślę, że to będzie faktem, także. Tak. To tego życzę w takim razie. Bardzo panom dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję też państwu za uwagę. Proszę z nami pozostać. Kolejne spotkania w ramach Studia Kongresowego już niebawem. Dziękuję.